Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Możecie napisać pozdro YouTube, jeżeli chcecie być. Oczywiście pamiętajcie, żeby i tak wbić na odcinek i dać licka. Wy też teraz widzowie dajcie licka, bo prawdopodobnie właśnie zaczyna się odcinek. Możemy zaczynać. Na początek wam pokażę, co tu się zmieniło od piątku. Siemanko Krzysiu. Dlaczego? Dlatego, że zmieniło się dużo i w ogóle już długo nie było odcinka na kanale, więc i wy zobaczycie i na YouTubie sobie zobaczą, czy dostanę... O, dzisiaj mamy nową aurę z tego co widzę. Dobra, to jeszcze przed rolowankiem może wlecieć. Zajebiście. Cyk, co nam wyleci? O, okularki. O, jakie szefowskie. Dobra. Git. To możemy od razu rozmontować. Okularki sobie zaraz zmienię. Więc no, szósta aura została wbita. Arenka. Arenka was może ciekawić. Wygląda tak. Powiem wam szczerze, że arenka naprawdę dobrze mi idzie. Zostały mi tylko trzy ulepszenia, żeby już mieć komplet. Na przekąski nie mam jeszcze nic, więc złoto i przyspieszenie. Na potworki tylko złoto. No i tak wyglądają moje runki. Także idzie git. Ale mówię, jeszcze żadnego kupca nie pominąłem. Także siedzi ładnie. Jakoś te runki wyglądają, mam wrażenie. Także już niedługo platynki, nie? Więc w broni też mam 12%, nawet nie wiem, czy już więcej nie mogę znaleźć. Widziałem, że na tle serwera wyglądamy całkiem nieźle z tymi runami. Dobra, 255 level jak widzicie. Zaraz tu wam wszystko popokazuję, jak już wejdę w pocztę. Tak wyglądają pupilki w tym momencie. Jeszcze dzisiaj jesteśmy, wiadomo, przedawką przed wszystkim, no ale tak to wygląda. Może spróbujemy coś kliknąć w sumie. Tego to raczej nie dam rady, to od razu mogę odpuścić. Spróbujemy może lisorożca, chociaż nie wiem. Pierwszy raz widzisz tego epika? Siemanko Netrox, witałem cię na początku. Nie no, ten epik stary, no ale to skibelka, wiadomo. Teraz słońca, o, faktycznie. No cóż, za tydzień złapiemy, spokojnie. Nie ma tego złego. A, no i w sumie teraz wypadł ten lisorożec, gdybym tego raz słońca złapał. Ty, a najlepsze jest to, że miałem do 16:30 wartę ustawioną i mówię, że jak mi się skończy warta, to go złapę. Po czym ustawiłem ją do 17:30, żeby już na streama było i tyle, i zapomniałem. No. Ale to, no to tam światło. Kogo by to interesowało? Dobra, może ten padnie, zobaczymy. Dokładnie, udało się. Ale to pierwszy pet, którego zmisowałem, więc i tak jest nieźle. Bywało gorzej na innych postaciach. Dobra, to muszę pamiętać. Czy coś mamy? Jutro, poniedziałkowa noc, ale to już będę mógł na streamku złapać, bo oczywiście jutro będzie streamek o 18:00. Dla widzów z YouTube'a chyba dzisiaj. Siemanko, Memento. Słońce za tydzień, no trudno, zdarza się. Tu mamy wtorek, tu mamy środę. Dobra, czyli co tydzień coś będę miał. A tego żarłacza już pokonam? Chyba jeszcze nie. Niestety. Dobra, nie ma co próbować w sumie. Portal myślę, że możemy od razu machnąć. To już go nie będę zapisywał. Raczej bez problemu powinien siąść. To też pomoże z lożkami. Zawiszawszy nie... A no tak, bo w piątek był ten zawiszawsza. No właśnie, i na Discordzie zapraszam serdecznie. Również było przypomnienie już tam dzień wcześniej. Będą inne postacie. Dzisiaj zobaczymy, ile zejdzie z wojownikiem. To dają wyprawy w gildii. Od 1 do 50 dostajesz 2% golda i expa w gildii. Czyli masz z 50 wypraw 100% i od członków w gildii masz 100%. Łącznie 200 możesz mieć maksymalnie. Za długo Lilarysia? No ja sobie połapałem, ja miałem na magu i na tym... Na... Boże, zabójcy, o. Okej, dobra, trzeba się troszeczkę wdrożyć. Tu na razie nic nie robię, dobra, może wam tą pocztę pokażę, tylko tu trzeba przez B wchodzić, you know. Jak to wyglądało? Przede wszystkim tak, tutaj mamy tu jakiś portal do piekieł, to wam zapisałem, ale to nic ciekawego. Bagienny Dragor, on mi nie chciał paść, 10 maja. To było dzień bodajże przed level upem. Dlatego też chciałem tu troszkę tych lochów docisnąć, no ale wiadomo, to jeszcze było przed przebraniem i tak dalej, więc za dużo nie zrobiliśmy. No ale tak czy siak, mówię, Bagienny Dragor nam padł, to jeszcze był w ogóle 238 level jak widzicie. Dobra, to możemy, no Kunegunda tu sporo zrobiła, no i my dobiliśmy jakiś tam pierścioneczek. No i również nam padł Sutener Petyr, na którego już widziałem, że mam fajne procenty i nim dobiłem chyba 240 level albo 241 miałem w tego dnia. Czyli tam level up mi dał 242 albo coś takiego, już nie pamiętam. W każdym razie jak widzicie, tak to wygląda. Siemanko Araxiel. Nie, nie ma sensu.
Siemanko Tactical Recon, nie ma sensu wazon, po co clearować song requesta, żeby od nowa ludzie dodawali? Kto pierwszy, ten lepszy, no tak to działa. Chcąc, nie chcąc. Ja wiem, rozumiem Morgan. Ale mówię, przypomnienie było. Dobra, który mieliśmy 11? 241, czyli okej, okay, bo to był level up, jak się nie mylę. Tu sobie dobiliśmy jakiś portalek. Tutaj, o, i dobra. Tak jak mówię, na tym skończyliśmy. No i tu zaczęło się 13 maj, piątek 13, jak pewnie wiecie. Zaczęliśmy klikać. Dopiero o 21, jak sami widzicie, bo wróciłem do domu, była chyba, nie wiem, po 20 jakoś i tylko na szybko się przebrałem. No ale mówię, zaczęliśmy klikanie z 242 levelem, skończyliśmy z około 250, chyba nawet 4, więc sporo tych leveli udało nam się wbić. Wróciliśmy na tego top 1 wojownika levelowo, utrzymywaliśmy się, tak jak mówiłem na początku streama, przez 2 dni na tej pozycji i dzisiaj widziałem, że Bolwerk tam wbił chyba 257, a Tepakad ma 253 i reszta tam jest niżej. Więc wiadomo, no dzisiaj będziemy chcieli po raz kolejny Bolwerka dogonić i przegonić oczywiście, nie? Żeby to też było na YouTubie. 12 leveli z lożków, no ładnie poszło i tak jak mówię, ja to klikałem, przebrałem się na szybko i coś tam poklikałem, żeby tylko było, bo w sobotę znowu wstawałem na uczelnię o 6, także tak o, żeby tylko nie robić na jakimś niższym levelu awki, nie? No, taką czapeczkę dostaliśmy, punkty życia, jak widzicie, 3%. Tu mamy znowu jakiś portal. A, to 13 też padło, no ale to wiadomo, tu już byłem po przebraniu, więc sporo temu portalowi zrobiliśmy, nie ma co oglądać. I mamy Holundra, Holunder Esterosik. Ja nie chcę gildii zmienić? Nie chcę gildii zmienić. W sensie nie wiem, Kuba, z jakiej gildii jesteś. Bo, no mówię, ja Pszanowi raczej tam pomogę później z wyprawami i tak dalej, ale tak to nie. Ale naledzony jestem, ja cię kręcę w restauracji, dwa dania i deser, a teraz jeszcze grill będzie, ja pierdolę. No to zazdroszczę ci, spokojny. Ja przez ostatni tydzień zrobiłem, nie pamiętam ile, chyba 0,6 kg progresu, w sensie w dół, wiadomo, więc sobie nawet żadnych chipsików nie kupiłem na Fame, tak jak to zawsze miałem w zwyczaju, bo stwierdziłem, że kara musi być. Przez to, że... Głośniej song request? Dobra. Przez to, że strasznie nisko w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o wagę, słabo poszło. Siemanko, Bazyliszek. No, ale prowarki wjechały, no. To normalne, ja wiem, ale no i tak nie było co, wiesz, memento, na siłę. Dobra, podłego liczy krupę pokonaliśmy, tu był 245 i teraz drogo groźny. 251 już mieliśmy, jak drogo groźnego pokonaliśmy, więc to już była końcówka, ale zapisałem wam takie ciekawsze lochy, bo wiadomo, tam tych stref mroku, jakieś wieże padały za jednego grzyba tornada, no to tego nie było sensu zapisywać. Wiem, memento, no już i tak mi zeszło bardzo dużo, nie? To jest, jakby nie patrzeć, kurde, już ze 12 kilo będzie przez 6 tygodni. Tylko że no ja jakoś tego nie odczuwam w sumie. Osiemnastkę we wtorek? O, to wszystkiego najlepszego na zapas. Bo nie wiem, streamek chyba będzie we wtorek, ale nie wiem, czy ty będziesz na streamku. Także wszystkiego dobrego, Pacyfik. A myślałem, że w piątek o 16 masz osiemnastkę. Nie, Kuba, no odpowiedziałem ci, że nie zmieniam gildii. Jeszcze kolejne, no tak mam nadzieję, memento. Dobra, i tak to wyglądało, więc możemy powolutku zaczynać. Co, zmieniamy sobie TT, poroluję trochę zbrojownię, ale powiem wam tak, z kostek wypadł mi dosłownie jeden level temu broń, w sensie wypadła taka. Rozrzut nie jest jakiś wybitny, ale jeżeli chodzi o średnie, no to dużo nie zyskam, można by powiedzieć. Więc wymienimy sobie czapkę, coś tu poroluję w zbrojowni, może coś jeszcze się napatoczy, a jak nie, to po prostu lecimy w lochy, bo mówię, kolejny klucz wleciał i tak dalej, no więc no, dobra. Czekajcie chwilę. Siemano, jedynki. Czy mam ulepszoną jakość? Nie szukałem z ulepszoną jakością. Nie chce mi się, bo to musiał chyba ze 3 itemki zmieniać. Nie chce mi się już napinać o dosłownie tam kilka statystyk. Ja nigdy tego nie robię na niższym levelu.
Dobrze wiedzieć, Szczurek, swoją drogą. Tam co pisałeś wyżej. Dobra. Poczekajcie, bo tu mi kurde telefon teraz. Dobra. Już nie powinni dzwonić. Zaczynamy, lecimy. Tu sobie wymienimy na punkty życia. 15% też mam punktów życia. Ogarnąłem w piątek na tym przebieranku. Więc no, jakoś to zaczyna lepiej wyglądać. A wy dajcie znać, jak gracie na W55, albo jak w komentarzach oczywiście również, ale na streamku też, albo jak generalnie jakoś skorzystaliście z weekendu epickiego, to możecie pisać. Czar, widzę, że jeszcze dużo brakuje. Nie wiem, czy to tak powinno wolno lecieć. 200 level wpadł. O, to ładnie. Siemanko, Zajkop. No ale cóż, jest jak jest. Dobra, szukamy. Ale tak jak mówię, no jakby jakaś broń wypadła z fajniejszym rozrzutem, byłoby fajnie, na pewno. Albo no, o, butów jeszcze potrzebuję. Buty mi w ogóle nie chciały polecieć. I te buty mam jeszcze sprzed przebierania. Tarcza plus 16, to jak najbardziej myślę, że możemy podmienić. Zawsze to, no 16 statystyk to sporo mimo wszystko. Ale buty mam jeszcze, zobaczcie, 289, gdzie tarcza już jest 320, więc no buty by zdecydowanie się wypadałoby wymienić. Ale w ogóle mi nie leciały, jak tam szukałem. Mamy jakieś rękawice. Fajne, plus 20 możemy podmienić. Co prawda, tak jak mówię, bardziej szukam, żeby tutaj podmieniać takie rzeczy jak broń albo te buciki, ale jak coś leci przy okazji, to czemu nie? Tak, tak, już jest 300. Właśnie, może też serwer pokażę przy okazji, bo trochę tu gadałem o nim, jak on wygląda, a nie pokazałem topki. Dobrze, dobrze, przypominacie, bo na odcinku bym pewnie zapomniał. Melendez wbił 300 level w ogóle, strasznie ładnie, no ale tu berserkiem. W ogóle ja myślałem, że to jest rekord, on to zrobił chyba w 20 tam, nie wiem, w sumie to nie 20, nie pamiętam ile dni, nieważne. W każdym razie okazało się, że 300 level jakiś berek wbił w 2 tygodnie. Także 22 dni, o, Koksu napisał. Także jednak ktoś był szybszy. Ale to wiadomo, jak z legendarnym lochem jakiś serwer startował, albo z czymś tam dodatkowym, no to jest łatwiej, nie? No i co? Tak wygląda topeczka. Siemanko, świnki. Tu mamy jakiegoś zwiada 291. Co my tu jeszcze mamy? Dawalona 272, tym paladynem też ładnie ciśnie. Tu jeszcze jakiś, a właśnie, 274. No, też widziałem tego paladyna, jak tutaj go obczajałem. Tu jakiś mag 263 widzę, no ale magów to tu za dużo, nie ma takich mocniejszych. Trochę tych zabójców widzę, że uciekło. Na początku było sporo. Tu od nas jakiś ziomeczek 275. Na początku serwera było dużo paladynów i zabójców, a teraz tych zabójców widzę, że mnie jest w topce. No, a magów i wojów w dalszym ciągu lipa. Tak, no to było na S40. A, to nie było. To nie było chyba nic dodatkowego na starcie. Siemanko, Wayover. Dobra, jak tu, jeżeli chodzi o wojowników. No, tak jak mówiłem, Bolwerk 257 wbił to dzisiaj. Tak, to miał 252 przez te dwa dni epika, jak my mieliśmy już 255. Tu jakiś 246. Tepakat 253, to co też wam mówiłem. O, tu jakiś 253 też, to musiał wbić. 244, no, także z wojowników nikt tak jakoś bardzo nie wyskoczył. Dobrze, dobrze, Mirales, to ci tam oddam. W sumie to widziałem twoją wiadomość, ale nie pamiętam w ogóle. Koksu, jak jesteś i masz czas, to możesz mu oddać za tam siema widzowie, co nie ten, punkciki. Bo w ogóle nie pamiętam, gdzie wejść, żeby ci to oddać, tak szczerze. Dlatego nie oddałem. Jak lożki gildyjne? Spoko. A, pytałeś... Dobra, tu nie podmieniamy. Pytałeś, jak tam in your face na łowcy. 273. Też ładnie. Do polskiej gildii byś doszedł? Nie, bo to się źle kończy. Polskie gildie wzbudzają we mnie mieszane odczucia. Prędzej czy później. Tak, tak, to ten z W40, no. No właśnie, Merku. Ale to nie tylko we mnie, na szczęście. 190% już tu w ogóle mamy. Ej, to my kurde ostro tu ciśniemy. Nawet nie wiedziałem, myślałem, że gdzieś ze 180, a tu już się zbliżamy do 200. Dobra, wracamy do rolowania. Jakiś hełmik jest, no ale na wszystkie staty. Ile ma Zylum? No pewnie gdzieś tyle samo.
Nie mają, o, mają napisane 190, czyli tyle co my. Ale tu in your face. W ogóle właśnie, powiem wam ci taką ciekawostkę, bo tam niektórzy się pruli, że in your face to nie robi tyle tam jakichś legendarnych lochów i tak dalej. A teraz z nim jestem w gildii. Oczywiście to nic złego, ale powiem wam, że in your face, żeby zrobić rekord pokonania chyba tego 10 w 13 piętrze, jak się nie mylę, to klikał go mając na niego 0,01%. Także no to jest tryhard, no nikt mi nie powie, że nie, więc jak tutaj sobie gra spokojniej, nazwijmy to, to co dopiero na W40, gdzie tam tryharduje. No nie bez sensu, bo go zrobił i pobił rekord, ale ile grzybów wydał, to nie wiem. No ale no. To tak jakby co, teraz mam dowoda. Chyba pisał, że się odrodził 8 razy w tej walce, albo 7, coś takiego. W każdym razie... Z 2K pewnie poszło? Nie mam pojęcia, szczerze. Nie wiem nawet, czy nie pisał, ale ja tam ten Discord gildyjny to tak... Wiecie, piąte przez dziesiąte sobie czytam. No ale tego screena widziałem akurat. Że tam miał 001. Dobra. Kurde, no co nam poleciało? Te buty jakby mi poleciały, albo z jakichś lochów też by było git. Póki co mamy wymieniony... O, paseczek. I go nie mamy jeszcze. Mogę w sumie kupić dla samego klasera. Tylko, że on jest na wszystkie staty. Do toalety już ten, to mogę od razu rozmontować. Niech będzie. Na tak prestiżowej klasie to się nie dziwię, że chciał pobić rekord. No właśnie powiem ci, że... O! O! Dzień dobry! Takiego rozrzutu szukałem właśnie. Jeszcze plus 12 średnich. Witam, witam. Dobra, podoba mi się to, to broń już mamy. Dobra, jeszcze ze 150 grzybków sportowych albo z 200. Okej, jak to tu wygląda? Plus 18, runka ta sama. No to za dobrze. Tu mamy, ale runki mamy też niezłe na tych pachołach naszych. To w sumie możemy spróbować pyk i pyk, zobaczymy. Dla Magusia, plus 44. Dobra, bierę to. Siemanko Wiktorek, siemanko, sorry, ale tak się staram, bo na YouTubie w ogóle to będzie, tak jak wam mówiłem na początku. Więc tak się staram tu trochę prowadzić, tu live'ika, tu tego, a zresztą no się skupiam na tym klikaniu, to mogę nie zauważyć, ale witam, witam. I tak, zalicza, widziałeś tutaj chyba, że plus jeden się pojawiło. Lukas. Więc musisz tylko mieć w ekwipunku, nie musisz zakładać. Ja też kiedyś myślałem, że trzeba zakładać, tak szczerze. Rękawice znowu. Stoimy z runami, dobrze, dobra. Następna broń, ale to już na wszystkie staty, to nawet nie ma co brać. Epików też jesteśmy naładowani, więc już też sobie w piątek pokupowałem, żeby było. O! Kurde, 500 pancerza tracimy. No i pytanie, czy chcemy to brać? 31 stat, ale 500 pancerza w dół. Chyba odda. No, 50% mamy cały czas. 30 stat. W sumie teraz nie mamy żadnych wojów takich cięższych, żeby z nimi próbować. Zostały nam runki, zostały. Dobra, to nie zamieniamy. Nie ma sensu, bo to tak jak już mówię, ja tu i tak jestem już dość mocno przebrany. Chociaż no jeszcze by się coś wycisnęło, ale nie ma co. Dobra, czyli co? Przebranko zostało zrobione. To lecimy. Pierwsze, co bym chciał zrobić w ogóle, to jest ten Maguś, Robert Marketingowiec. Miałem na niego w piątek już 0,40%. Natomiast, no mówię... A, no właśnie. Nieważne, nie było tematu. Innych nie dostanę, bo czad olewam. Nie no, szczurek, proszę cię. O czym ty gadasz? Oj, do kociołka ile da. Okej. Okay. Takie mam w ogóle jeszcze podstawki. Też może kogoś ciekawić. Po dwa koła podobijaliśmy. Trochę trzymałem tego golda, żeby na epiki mieć, no ale już powydawałem. Dobra, możemy sobie to obejrzeć od razu. To tu już podznaczam. Mam, albo nie, może nie. Jak dopiero zobaczę, że się nagranie nie zepsuło. Wtedy, żeby nie było. Zobaczmy. No na Roberta już w piątek miałem 0,40%, więc myślę, że teraz nawet koło jedynki było. Wierzę, byś zrobił? Tak, wierzę, też sobie klikniemy. No, z Magusiem to bez problema. Teraz mamy chyba woja, dokładnie. Z nim już może być problem. Wierzę, najpierw klikniemy, bo ona powinna padać w miarę łatwo. Może jeszcze coś przebierzemy i polecimy do strefy mroku, zobaczymy.
Jeszcze 3 levele i masz taki sam co na W54. A, bo na free to play. A kim ty tam grasz Memento? Chyba Wojem też, nie? Ej, kurde, myślałem, że ta wieża będzie szybciej padać. W sumie to już 80, ale przydałoby się. Tak, no tak, no to Wojem free to play. No nie jest najlepiej. Dobra, siadło. Słaby w sumie epic, ale lepsze to niż nic. Dobra, jest rozmontowanko, lecimy dalej. Kogo my tu mamy? No tą wieżę też dobrze docisnąć, wiadomo, zawsze to więcej procent. I tak z nią zwlekałem, powiem wam. Troszkę w ogóle lochów jeszcze mogłem w piątek kliknąć, ale stwierdziłem, że specjalnie na streamka dla was zostawimy i na odcinek od razu, żeby było. Także proszę docenić, że o widzu pomyślałem. Dobra, następna siadła, mamy coś dla zwiada. Plus 35, okej, bierzemy to. Który twój Nemezis szczurek, bo nie wiem. Chodzi ci o tego zwierzy? Dobra, teraz wojownik, to jeszcze powinno siąść. Ten zwierzy? Nie wiem, ja tą wieżę to tak... W ogóle ja ten early game to tak traktuję strasznie... No tak o, żeby tylko jakoś dotrwać do jakiegoś wyższego poziomu, bo powiem wam, że tak nie lubię. Chociaż na tym woju mi idzie nieźle. Fakt faktem, że się staram. Tak jak mówię, no żaden kupiec jeszcze nie zmisowany ani nic. Ale tak generalnie to tak nie lubię tego early game'u. Jeszcze jak się gra taką klasą jakiś woj albo palek. Smacznego, Ewaldzik. No i tak. Co porabialiście w ogóle, widzowie? Proszę mi tu napisać, co się ciekawego działo. Streamka w sumie nie było od czwartku, więc mieliście piątek, sobotę. Więc pewnie coś tam się działo ciekawego. Ja tak jak mówię, na uczelni byłem i w piątek, i w sobotę, więc i w sumie dzisiaj też. No ale już trochę luzu. Lech wygrał mistrza i świętowane było. A, to widziałem, widziałem. A to chyba dlatego, że tam Raków przegrał, nie? Coś tak kojarzy. Dobra, nie pada, nie ma co na hama pchać, że tak powiem. Zobaczmy tutaj, mamy okrytnie jadowitego gremlina. To jest dziesiątka, to jest zwiad, on powinien jeszcze paść. Jak tam Kunegunda coś ciekawego zrobi. Raków 1-0 przegrał, a no właśnie, dobra, siedzi. I mamy 257 level, czyli git, dogoniony został. Bolwerk już, a to dopiero początek, można by powiedzieć. Zajął 2 kupony, wygrał. No ja właśnie postawiłem dyszkę, miałem chyba 150 do wyjęcia i mi dwie pierwsze walki nie weszły, a potem reszta siadła. Miałem chyba 9 zdarzeń. No ale to akurat ryzykowne było. Na takiej gali jak Fame MMA to wiadomo jak to wygląda. Tornado, tornado poklikamy zaraz, ja tu będę chciał tak po kolei. Kurde, jakby wbić jakieś 260 byłoby miło, ale nie wiem czy to się uda. Znowu coś dla maga, ale też niedużo daje, możemy rozmontować. Jak można na lalunę postawić? Nie no, byku, spójrz sobie jak wyglądała ta dziewczyna, nie pamiętam, Wiktoria chyba. Jak ona weszła, no taka grzeczniutka i tak dalej, no totalnie nie pomyślałbym, że że jednak wygra. No dobra, może bym trochę pomyślał, ale jednak no... Powiem tak, sercem byłem za tą dziewczyną, ale mózgiem jednak za Laluną. No a tu się okazało, że Laluna się napierdala na ulicach i tak dalej, jak sama mówiła. No a w oktagonie to tak licho, licho. Mózg do wymiany? Troszkę tak. Dobra, czekajcie, tu mamy zrobione. Lecimy dalej. W sumie to jakby im punkty życia też ogarnąć, ale to zaraz, zaraz. Zaraz będzie 2,58. Rok treningów versus tydzień. No właśnie, no ja o tym samym myślałem, way over. I kto mi... A, jeszcze Muran. W sensie Muran. Alan mi przejebał też kupon. Też na niego postawiłem. Stwierdziłem, że no kurde, zawodowiec z takim Muranem to powinno bez problemu siąść. A się okazało, że... Niestety... No, a cała reszta weszła. Na kogo ja tam jeszcze? Poczekajcie. No to w sumie mogę wam powiedzieć tylko... A nie, bo już nie mam mapki na telefonie. Wyjebałem. Ja tylko pobieram jak... jak obstawiam. To nieważne. Na pewno na Trąbę, na pewno na Zeja, na pewno na... kto tam jeszcze walczył? Na Fagatem.
Co tam jeszcze było? Na normalna. Kurde, jakie tam jeszcze walki były, już nie pamiętam. A, i na AJ'a, no. I to już wszystko? Chyba coś jeszcze pominąłem, ale na faworytów generalnie stawiałem. Czy wiem, że dalej jestem pierwszy w petach na S38? No tak to działa, że lepiej ci wychodzi, jak nie robisz walk, niż jak robisz. Bo wtedy sam sobie przegrywasz. Alan za mało się naćpał? Nie, no nie wiem. A, nie, na Malczyńskiego nie stawiałem osiak, bo tam był 1.05 chyba, to się mijało z celem. A jakby ci jeszcze wjebał taki kurs, to bez sensu. Ej, kurde, jak te lochy siadają ładnie. Także no. Jego sobie pominąłem. Ale co, ja to tak bardziej, wiecie, for fun akurat. Jak tam sobie oglądam, żeby się lepiej oglądało, chociaż no już pierwsza walka mi wpierdoliła kupon, więc... nie było za dużo do emocjonowania się. I dobrze, bo wszystko weszło poza Alanem. No właśnie ja tak mówię, kurczę, mówię, zawodowiec z takim Muranem. No Muran pokazał, że tam łeb ma twardy i tak dalej, coś tam, coś niecoś potrafi, no ale myślałem, że Alan go serio tam rozgromi w tym oktagonie. No to niestety, niespodzianka. Najlepszy wojna W55? Pokczamp, ale jeszcze nie koniec, jeszcze może trochę dociśniemy. No właśnie. Okej, mamy siła 324. Czekajcie sekundę, czy dla niego plus 32, a ile nam daje? Plus 20. I jemu jeszcze punkt życia by dał jeden. Dobra, to wymienię jemu w sumie. Trochę gemików też im powrzucałem, bo tu mi zaczęły lecieć i też oddaję. Siemanko Michał Power. Alan nie pierwszy raz przegrał? No tak, ja rozumiem, wiem o tym. No ale jednak myślałem, że tutaj wiesz. Zwłaszcza, że tam jakiś konflikt był, to będzie chciał pokazać, że coś niecoś potrafił na tych frików. On przecież z Tańculą tak przegrał. Z Denisem no to nie komentuję, bo Denis to jednak jak czołg. Ej, w sumie dużo takich bliskich prób, tam 900 koła zostało, coś takiego. Poczekajcie, wydamy jeszcze ze 100 grzybków na niego. Potem polecimy w tornado, zobaczymy czy coś w tym tornadzie jeszcze, bo ja tornado też dopychałem w piątek. Dziwne było to, że Gimper w pierwszej rundzie nie wygrał. No tam... Kurde, myślałem, że padło. Tam dość przytomnie się zachował Trąba, w sensie zaczął tam uciekać, to było śmieszne dość. Ale... no, mówię, przytomnie się zachował, że tam nie odpłynął, tak jakby. Muran to jeszcze ze 100 kg ważył podczas walki? No, w sumie możliwe. Bo to ważenie wiadomo. Ale Zeju w ogóle, Zeju też zajebiście moim zdaniem. Kurde, tam taka dominacja genetyczna była. Coś pięknego. Te kolano jak tam weszło i tak dalej. Bardzo mi się podobało. Zresztą mówię, no większość tych walk było fajnych. Tak szczerze. Tak jakby na 13 był co chwilę jakiś pech. Co chwilę coś tam... No, movement też dobry. On generalnie, właśnie Gola dobrze powiedział, że Xayo jest taki utalentowany, w sensie, że on czego się nie złapie, to mu to dobrze wychodzi. To jest takie. Najnudniejsza walka o pas? Tak, no z tym się zgodzę w sumie. Dobra, czekajcie, teraz tornadko, żeby ten 260 może dobić. Tu mamy jakiegoś woja, z nim może być problem. No, walka o pas faktycznie, no ale tam wiewiór przeleżał, nie? Więc... Nie było co oglądać tak naprawdę. Czekajcie, a ten AJ w ogóle też coś pięknego, jak to kolano. No tam te kolana to w ogóle często próbował, ale też bardzo fajna walka, taki wielkolud. Podoba mi się, tak jak po 13 był taki zawód, bo tych walk, no kurczę, było tak średnio. Tutaj jakaś kontuzja, tu to, tu tamto. Tak jednak po tej gali super. Czy ja to chcę rozmontować? Mam 6 miejsc. Czy ja to wykorzystam? Może być ciężko w sumie. Już tu za dużo tych lochów zdaje się, że nie zrobimy. Więc okej, niech będzie, że tu rozmontujemy. I lecimy dalej do tego tornadka. No żeby ten 260 wbić i wtedy sobie sprawdzimy procenciki. Takie friki są git. Mniejszy versus giga chat. No ma to coś w sobie.
Fajne, fajne to było. Dobra, to trochę droższe, to możemy w sumie sprzedać. Ej, dużo golda mam. Też niepotrzebnie tak kiszę. A, wy nie widzicie golda w ogóle. To też na YouTubie może przeszkadzać, ale no w sumie. Nie wiem, czy to aż takie istotne. Może do, uda nam się do 2,50? Uda się. Łapał za głowę. No ja to pisałem chyba nawet na Discordzie, że on jak lalkę go normalnie tak nim łapał mu za tę głowę, robił co chciał. No ale potężny jest ten AJ, kurde. Taki byk. My z ziomkami się złożyliśmy na jedno PPV, żeby chociaż trochę nie kraść. Nie, no to przecież wiadomo, że tak samo jak się spotykasz tam na przykład u jakiegoś ziomka i w kilka osób, no to przecież wiadomo, że każdy... Czemu Ninja Warrior? Nie wiem, o co chodzi. I w każdym razie, no, jak się spotykasz tam gdzieś i oglądacie w kilka osób, to przecież wiadomo, że każdy nie kupuje pay-per-view, tylko jedna kupuje, albo się tam składacie i sobie oglądacie wszyscy, nie? A, AJ. Ja w ogóle właśnie przed twoim MMA w ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. Ale w ogóle, tak jak mówicie, że w tej pierwszej to taka dominacja Gimpera, jeżeli chodzi jeszcze o walkę wieczoru. Ale w drugiej trąba, co tam zaczął robić, to też zajebiście. Tu go przerzucił. Tu jak go w ogóle, jak on się tam pytał tego sędziego, czy w ogóle dalej ma bić. Ja też się dziwiłem, że on tak długo nie przerywa. Bo Gimper to już wyglądał, jakby odpływał tam. Ale no wiadomo, to też sędzia inaczej widzi niż przed ekranem. Nie oglądać walki wieczoru? Fajna była. Dobra, jeszcze siadło. Okej, tu mamy coś tańszego, możemy rozmontować. Klos 15, dzięki pięknie za follow. Nitro znowu zrobił... Chuja zrobił. No, szczerze, jak widziałem, jak ten Nitro wychodzi, jaką ma minę i tak dalej, to mi się wydaje, że on już wiedział, że przegrał po prostu. Dzięki Tim Gun, ale ja nie mówiłem o Netflixie, tylko ja mówiłem o pay-per-view na Fame. Ale dzięki, wzajemnie. No, a wywiadów jeszcze nie oglądałem, obejrzę sobie dzisiaj po streamku. Ale też mi... Dobra, siedzi, mamy to. Pyk, na miniaturkę, pokrzamp. Możliwe, szczurek. Dobra, to sprzedajemy. Okej, do następnego woja klikam. Teraz jeszcze mamy maga. Taki drogi naszyjnik w ogóle. No mówię, kurde, wchodził taki smutny, aż mi go szkoda było, tak szczerze. Dobra, mamy kolejnego woja. Okej, 260 level wbity. Więc pięknie, jak na tego wojowniczka. Teraz odpalamy SF Tulsa i zobaczymy, czy coś jesteśmy w stanie więcej podziałać. Czy tyle? I tak już zrobiłem więcej niż myślałem. Nie wiedziałem, że mi ten mrok będzie tak łatwo padał. Czekajcie moment. Zaloguję się. Siadły? No siadły właśnie. Który mieliśmy? 2,55, czyli już 5 leveli. Czyli łącznie 17 chyba, tak? Nie pamiętam. Coś koło tego. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś powiedział, że mu żal Nitra. No ja tam Nitra lubię, no co. Zresztą widać było, jak potem wywiad dawał, że też się wzruszył, że tyle osób tam dopingowało. Nitro jest spoko gościem wbrew pozorom. Dobra, Hemoridor. Mamy 17% niecałe. I na tego ziomeczka z Magby mamy 0,54. Więc okej, Hemoridor możemy w sumie kliknąć. Bo to i tak taka pierdoła, za dużo expa nam nie da. No, to niezły, 16%, czy ile tam było, ale okej, siadło. W ogóle na wieżę mam już bardzo mało. Hemolidor, like. Ty, no właśnie, powiem ci, że zauważyłem, że ja nieraz mówię inaczej, niż bym chciał na tym streamie jeszcze, jak się nagrywa. O tym się będą śmiali na YouTubie. Dobra, widzę, że ktoś skipa. Ogarnął, więc skipujemy. Że wam się nuta nie podoba? Tobie denoszuś pogucio. No tak, no to mówię, że o ludzi chodziło. Bo przecież on tam się wzruszył, jak zobaczył ten doping i tą całą jego strefę.
Adamiuszu. No mi też nie siada tak szczerze ta nutka. Bywały lepsze. Okej, to możemy rozmontować, bo ja już tu za dużo nie zrobię. Ej, ja na wieży mam w ogóle 0,0,0. Pierwszy raz widzę takie małe procenty na wieży. Na 13 piętro mamy 0,01, to chyba trzeba kliknąć. Jakieś tam 20 bloków z rzędu i siądzie. Dobra, to pozostaje nam tylko to klikać. W sumie to możemy jeszcze obejrzeć. A nie, to nie Robert, to trollowe trio. No, bid jest fajny. To prawda. Mogę wam pokazać, jak to padło, no ale to jest 213 level, to i tak nam nie da za dużo. No, jeżeli chodzi o streamki, bo też nie mówiłem, przyszły tydzień zapowiada się obfity, dlatego że streamy będą prawdopodobnie codziennie, oprócz czwartku i chyba oprócz piątku. Także przyszły tydzień będzie git, jeżeli chodzi o streamki, natomiast za dwa tygodnie już wiem, że będzie mniej na pewno, już za dwa tygodnie w weekend mam w ogóle dwa zaliczenia i tak dalej, także już będę musiał bardziej się na tym skupić, ale ten tydzień jak nic nie wypadnie i tak dalej, to będzie mocny. Także oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie przy okazji. Dobra, tak nam padło to trollowe trio. Okej, czyli mamy tego jeszcze. Ej, nie, czekaj, to jest ten? Tak, no żywiołak ognia i mamy na niego 0,50. On powinien paść, kurde. Dawaj mnie to. Mocna godzina streama, ale przecież czy ja powiedziałem, że kończę Mirales? 15 milionów ekspa? No co, ale siadło. Co studiuję? Studiuję logistykę. Na drugim roku. Kończy mi się drugi rok właśnie. Dobra, siedzi. Coś mamy dla Magusia. Plus 20, ale pancerz. No dobra, nie podmieniamy, nie ma sensu. Lecimy dalej. Teraz mamy wojownika. Okej, to może on jeszcze siądzie. Nie będę kopał klucza już, szczurek, wiesz? Bo i tak już raczej za dużo nie zrobimy. A klucz przy okazji wypadnie, kilka dni minie, znowu procenty 2,61, lecimy. Tak jak mówię, i tak trochę dni minie, troszkę jakichś petów połapiemy, staty się wzmocnią i znowu się kolejny loszek zrobi na raz. Trzeba dozować kontencik. A i tak póki co nie mam tu jakby żadnego wyznacznika, jeżeli chodzi o wojowników, żeby tak bardziej cisnąć. Kiedyś były streamy po 4H. Totalnie sobie nie przypominam, żeby były takie streamy. Fakt faktem, są teraz krótsze niż wcześniej, ale kiedyś mi się wydaje, że tak 2,5 godziny to było max. Bo ja zaczynałem chyba o 18 i kończyłem jakoś 20-20.30. A teraz kończę tak 19.30 plus minus. Też zależy, czy jest co robić, czy nie ma, no nie? Dobra, okej, siedzi następny wojownik. Ej, 2,62 chyba siądzi. Tu mamy coś, to możemy rozmontować na wszystkie staty. Kiedyś było co tu robić, nie tylko awka. Przecież... Aj, narzekacie. Ja mam motto wazon, ty wiesz jakie. Jak się nie podoba, to you know. Poza tym kiedyś nie dlatego, że nie było co robić. W sensie kiedyś też nie było co robić w sumie, o, może w ten sposób. Tylko po prostu kiedyś jeszcze były jakieś kalambury, jakieś kulki, jakieś inne pierdoły. A teraz się tylko ograniczam do tego kontentu shakesowego. Był taki weekend, jak chyba nowy serwer, to po 4 godziny było. No tak, no kiedyś to w ogóle jak ja zacząłem, pamiętam, chyba na free to play, jak startowaliśmy na zwiadowcy, to zacząłem o 18 i był prawie do 12 w nocy streamek. To prawda, ale wtedy na przykład miałem studia, z tego co pamiętam, zdalne, bo wtedy jeszcze był ten COVID cały i tak dalej, nie? Teraz już mam normalnie, więc raczej mam weekendy zajęte przeważnie. Nie narzekajcie, gnoje. Specjalnie wam lochy zostawiłem, żeby coś jeszcze poklikać dzisiaj na streamka, a wy narzekacie. Mogłem wszystko kliknąć w piątek i... A dzisiaj wam awkę zrobić za karę. COVID istnieje jeszcze? No też nie słyszałem właśnie. Ale chyba tak, no. Kurde, no, chciałbym to domknąć, żeby było takie ładne zakończenie. I od razu 262 levelik wbić.
Podoba mi się ta waleczność Pilola i Miralesa. Nawet widać tą podobiznę, jeżeli chodzi o wiek. No padnij, proszę. Nawet mi się nie chce sprawdzać, ile mamy na niego procentów, bo to jak Kunegunda zrobi uniki, to on siądzie. Nie no, tak jak mówię, istnieć istnieje, ale już nikt o tym nie mówi. Odkąd się zaczęło to, co się zaczęło na Ukrainie i tak dalej, to temat w telewizji się zmienił znacząco. Widać, jak siada S. Czemu jesteś niemiły? Widzu Gucia. Kurde, myślałem, że siadło, bo był ten komunikat, ale na W55 żyje innym życiem. Jak jest ten komunikat, to nie znaczy, że Lok siada. Dobra, mamy to, widzowie. Oh yeah. Lecimy. Plus 13. To słabo, ale nie możemy już rozmontować. Jeden item za dużo rozmontowałem, zwykły. Teraz już nawet nie mam miejsca. Chociaż, poczekajcie, bo możemy zrobić tak, jest stojak. Czy mamy jakiś... Ej, broń w sumie mogłem na stojak z epicką. Po co klucz, jak już widziałeś, jak mi ciężko szło z tym strumieniem lawy. Zresztą mamy początek levela, jest idealnie. W ogóle zobaczcie, jak wyliczone. Potem się coś nagra, szczurek. Nie narzekaj. Dobra, czyli tak, tu nie ogarniemy, tylko poczekajcie. Tu mamy tarczę. Tu w sumie wszystkie mamy epiki oprócz hełmu, jakby jakiś hełmik się trafił. No i broń, ale to nie bardzo. Ale odskoczył, no ładnie poleciało. Nie spodziewałem się, szczerze. Dobra, no muszę to sprzedać normalnie, trudno. Jest jak jest. Okej, więc co? Teraz chyba Avencja. 262 level. I lecimy. Tu jeszcze postawiłem sobie serce na 10. Trener też na 9 stanął, to nie powiedziałem w sumie na początku. No i teraz odkładam, żeby traktor na 10 machnąć. Twierdzy się za wiele nie dzieje. Skarb jest na 10. Chociaż nie, i tak bym nie mógł czekać. W sumie to mogłem skipnąć to i zostawić tam ten epik, ale już. No ale ty, Mirales, nieraz głupoty piszesz. Aż wstyd, że to idzie. Czemu tak widzów obrażasz? Pilo, jak piszesz głupoty, to cię obraża. Jak piszesz mądrze, to cię chwalę. Na 250 poziomie dopiero podziemia miałeś? O, no to dość późno. Okej, no to mogłem skipnąć, to nie pomyślałem, no ale to mój błąd, trudno. I co? I chyba tyle. Teraz lecimy za weczką. Ale ładnie, ładnie nam poszło. Ej, czekajcie, patrzcie, co tu się dzieje. Szczurek, ale 250 level. Marsz do zbrojowni, ale kluczyk jest z kopalni. Szczurek, nawet jak ktoś nie skipuje kopalni, to 250 level na podziemia to jest zdecydowanie za późno. To nie wiem, co ty się próbujesz na siłę jakoś dojebać. Zresztą już od paru streamów, bo to zauważyłem. A, no chyba, że on pisze o tej swojej postaci, tej głównej, tym woj 500. To wtedy jeszcze pewnie nie było podziemi na takim levelu jak teraz. W sensie w ogóle nie było podziemi, no to ciężko było dostać, nie? Dopiero jak weszły, to on miał. No tak jak pisze, że Merku. Kurde, goni nas tu. Ale nadal jest level do przodu, spokojnie. O, zobaczcie, broń wymienił. On w ogóle itemki ulepsza. Dobrze, dobrze, jest rywalizacja. Ale okej, jeżeli chodzi o odcineczek, to tyle. Także możecie się pożegnać z YouTube'em.
Ja to sobie jakoś zmontuję i powinno jutro na 16 być. Także piszcie ładnie na czacie. A my teraz przejdziemy do aweczki i takich innych pierdół standardowych. O, ładne emotki na 7TV. Właśnie, możecie papa pisać. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Dobra, pamiętajcie oczywiście o licku, subie. Zakończymy standardowo. Komentarze możecie pisać. Trzymajcie się i nara.